Choć banery przed ostatnimi wyborami samorządowymi mogły wskazywać na idealną współpracę pomiędzy Towarzystwem Hokejowym Unia Oświęcim a Urzędem Miasta, to jednak w rzeczywistości było zupełnie inaczej. O złej współpracy, tak samo Unii Oświęcim, z byłym prezydentem Januszem Marszałkiem mówiono podczas konferencji prasowej miasta i właśnie Unii. Ja podjąłem decyzję 19 sierpnia dotyczącą organizacji imprez masowych, dając możliwość zwiększenia udziału kibiców do 3000 osób. Myślę, że to było oczekiwanie wielu kibiców, które było zgłaszane. Często właśnie ten limit 1500, który obowiązywał w poprzednim sezonie, był taką granicą, który powodował niekiedy niepotrzebne moim zdaniem emocje. Oczekiwania były znacznie większe i zapraszamy teraz wszystkich kibiców na lodowisko, na mecze Ekstraklasy Unii Oświęcim. Będzie okazja na pewno dla wszystkich, którzy będą chcieli zobaczyć mecze hokejowe, by to miejsce dla nich się znalazło. W końcu nastąpił jakby taki pozytywny dialog, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Sam pan prezydent jest inicjatorem spotkań, z których wiele dobrego wynika. Robimy właśnie wspólne ustalenia. Nie jest to tak, jak przez ostatnie 3 lata, przykro o tym mówić, ale robiono nam naprawdę ciągle pod górkę. Było nam ciężko, byliśmy osamotnieni. Miasto jakoś nie zauważało to, że coś dla tego miasta, dla powiatu, dla społeczeństwa robi się pozytywnego. Wielkim wysiłkiem, wielkim zaangażowaniem. Natomiast to, co się pojawiło w tym roku poprzez byłego prezydenta, pana Janusza Marszałka, spowodowało zachwianie budżetu. Zachwianie poprzez to, że utrudniono nam realizować dotację, która była wliczona w realizowaniu i przygotowaniu do sezonu ligowego. Także tutaj jeszcze raz, panie prezydencie, dziękujemy za dodatkowe środki, jakie pan również poświęcił do realizowania tego sportu. To dotacja była uwzględniona w budżecie, ale jakimś dziwnym trafem mój poprzednik niespecjalnie działał w tym kierunku, aby tą dotację uruchomić. Udało się tą dotację uruchomić stosunkowo szybko. Tutaj właśnie dzięki spotkaniu, porozumieniu między władzami miasta a Towarzystwem Hokejowym. I na pewno te pieniądze już są na koncie Towarzystwa i pozwolą na to, żeby tutaj klub miał łatwiej. To jest kwota 221 tysięcy złotych. Budżet klubu, takiego klubu, który chce osiągać wyniki, te miejsca czołowe, czyli od pierwszego do trzeciego, nie może być niższy jak 3 miliony złotych. Także kwota 300 tysięcy nie jest małą kwotą, ale gdyby ona się mogła troszeczkę zwiększyć, bylibyśmy wdzięczni. Tak, nie chcę tutaj podawać przykładów z innych miast, gdzie ten hokej funkcjonuje też na dobrym poziomie. To są te kwoty są naprawdę wyższe. Nie? Ja mam świadomość tego, że 300 tysięcy to nie jest jakąś kwotą taką decydującą w funkcjonowaniu klubu, ale musimy też mieć świadomość jak gdyby pewnej akceptacji społecznej do wydawania środków budżetowych, więc wydaje się, że tutaj ten poziom jest taki do przyjęcia, co nie znaczy, że w miarę jak gdyby tutaj i możliwości budżetowych i akceptacji Rady będziemy starali się te środki przeznaczać większe. Utrzymanie obiektu to są ogromne kwoty, ponad 1 000 000 złotych, więc jest to znaczny udział, też bym powiedział, miasta w kwestii stworzenia bazy. I my tą bazę też chcemy rozwijać, inwestować, więc na pewno tutaj to są te działania, które są po naszej stronie, mamy tego świadomość. Wiele miast ma takie doświadczenia i wspiera działalność profesjonalnych klubów. Uznaliśmy, że będzie to forma właśnie umowy promocyjnej. I będziemy w tym kierunku chcieli, żeby właśnie klub i hokeiści, którzy tak naprawdę są marką miasta Oświęcimia, którzy promują nasze miasto, właśnie w ramach umowy promocyjnej klub otrzymywał środki i poprzez to promował i Oświęcim i realizował swoje cele. Cele minimum to są udział w ścisłym finale rozgrywek Pucharu Polski, który jeżeli się do niego zakwalifikujemy, najprawdopodobniej też wystartujemy wtedy do
w konkursie o organizację tego finału i jak najlepsze zajęcie miejsc w rozgrywkach PLH sezonu zasadniczego, bo jak wiemy, te rozgrywki zmieniły swoją strukturę i tylko pierwsze cztery drużyny będą rywalizowały o medal, a więc wejście do strefy medalowej, a tam zajęcie jak najwyższych miejsc medalowych oczywiście jest naszym planem. I chciałem zdeklarować jako prezydent miasta Oświęcim właśnie możliwość udzielenia nagród, w zależności czy to będzie miejsce trzecie, drugie czy pierwsze, czego gorąco życzę. I wtedy w zależności też od możliwości, od decyzji, bo to też będzie decyzja Rady, będziemy chcieli nagrodzić hokeistów i klub za dobrą pracę, ale jesteśmy na rozpoczęciu sezonu, więc mam nadzieję, że w trakcie będziemy już w stanie więcej powiedzieć, jak i o celach, i jak o tych sukcesach. Co roku też były jakieś malutkie dotacje ze spółek miast. Były to może niewielkie kwoty, były od 5 do 15 tysięcy, ale tutaj każdy pieniądz jest dla nas ważny przy tym budżecie, który mamy zaplanowany, a jeżeli się coś zaplanowało, należy wykonać. Władze miasta oczekują od nas dobrego wyniku, z tego co tutaj zrozumiałem, społeczeństwo, kibice również, a co za tym idzie, tak jak pan prezydent powiedział wcześniej, no, duże wydatki i każda pomoc tutaj właśnie z każdej strony jest bardzo ważna. Ja na pewno będę też rozmawiał z prezesami spółek w tej kwestii, zobaczymy czy się uda. Mam nadzieję, że tutaj na pewno w jakimś określonym zakresie to wsparcie też będzie możliwe. W przyszłym roku klub musi zmienić formułę. Już nie może występować w lidze, w ekstraklasie jako stowarzyszenie, tylko musi mieć osobowość prawną w postaci spółki prawa handlowego. Więc to też jest, jak gdyby my musimy zacząć rozmawiać, w jakiej formule będziemy współpracować, w jakiej postaci. I to jest też ważna kwestia. Ja tu deklaruję właśnie taką swoją gotowość do tego, żebyśmy szukali takiej struktury, która pozwoli zarówno zaangażować głównego sponsora, jak i też miasto. Żeby tutaj faktycznie te relacje nasze były partnerskie. Im więcej, powiedział, osób, instytucji, które są zaangażowane w dobro hokeja, tym będzie lepiej. Mam nadzieję, że wrócimy do świetności hokeja sprzed tych 10 lat i dzięki panu Adamowi i zaangażowaniu wielu osób, samych hokeistów, bo tu oczywiście nie mówiliśmy o głównych bohaterach, jakimi są hokeiści, no to te wyniki uda się uzyskać dobre i uzyskać ten element satysfakcji, bo to myślę, że to jest głównie i zarówno dla działaczy, jak i dla kibiców, ale też i mieszkańców, że jest to takie poczucie dumy, nie? Że mamy tak jedną z najlepszych drużyn hokejowych w Polsce i to na pewno nas tak też napawa takim optymizmem i dumą i myślę, że będziemy tak wszyscy starali się iść w tym kierunku, żeby taki efekt uzyskać. Janusz Chwierut deklaruje, że w przyszłym roku budżetowym AKS Ammonia Oświęcim otrzyma więcej pieniędzy niż dotychczas. Czy to pomoże zawodnikom w zdobyciu mistrzostwa? Pozostaje mieć taką nadzieję. Paweł Wodniak, Fakty Oświęcim.